wciąż tu jesteś? A zatem. W Ionii strażnicy spotkali duchową przywódczynię, która zmagała się z klątwą zrujnowania. Opowiedziała im historię o miłości i poświęceniu i bla 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 bla, same kłamstwa. Ale ujawniła pewną prawdę. Duch Izoldy żył w Senie i Gwen. Jednak zaraz potem las sam obrócił się w ruinę i przejął dla Viego kolejny artefakt. Drużyna przetrwała przy drobnej pomocy zabójczej tancerki Ostrzy. Ona też dołączyła do sprawy, mając nadzieję, że przywróci świetność swoim ziemiom. Razem dotarli na górę Targon! Bardzo wysoka, idealna dla kotwiczek. Wojowniczka z księżycowym ostrzem i wylśniącej zbroi poprowadziła drużynę na szczyt. Tam odnaleźli Viego, walczącego z Bogiem. Jak w ogóle się pokonuje bogów? No cóż, jeżeli jesteś draniem, to przejmujesz takiemu kontrolę nad umysłem. Ale strażnicy zaprosili własnego boga, że tak powiem, i opętany bóg dostał za swoje. Oczywiście przebiegły Viego uciekł z kolejnym przedmiotem. Dobry w tym jest. To gdzie się teraz pojawi?